kochani, jest takie kłamstwo, jak każde kłamstwo, prosto z piekła rodem, że kiedy Boży człowiek jest w dobrym miejscu poznania, poznaje się, poznaje prawdę, dowiaduje się, już wie, co wykonało się na krzyżu, już wie, kim jest w Jezusie, diabeł próbuje go skoncentrować pod przykrywką dobrego działania, tylko nadawania, i odciągnąć ludzi od realnej relacji z Chrystusem, osobistego czasu. Część może wpaść w służbę, będzie latać po kilkanaście godzin, ale ja chcę wam z tego miejsca powiedzieć jedną rzecz, którą Duch Święty dzisiaj pokazał mi w trakcie uwielbienia. Ile czasu poświęcane jest na osobistą relację z Bogiem w ciągu dnia, a ile na służbę. Dawanie i służba jest wynikiem przeżywania Boga. Wynikiem tego przeżywania. Ładujemy się w komorze, rozmyślamy o Nim, żyjemy z Nim i z tego miejsca usługujemy. Jeśli zaburzymy proporcje, lecimy jakimś schematem. Lecimy jakimś schematem. Przyjaciele, i kiedy sobie to rozważałem, Bóg pokazał mi bardzo wyraźnie. Pierwszym objawem tego są duchy niedowiarstwa. Duchy niedowiarstwa. Cały czas jest pragnienie, jest chcenie, ale nie ma wiary. Bardzo dobrze, aby każdy człowiek co jakiś czas zatrzymał się i zbadał te proporcje. Ile czasu spędzam realnie z Bogiem. Amen.